ksiądz Bronisław Świejkowski związał się z Gorlicami na 60 lat. Do miasta przyjechał 16 stycznia 1896 roku. Pozostał tu do roku 1956, do końca swoich dni. Z jego inicjatywy powstało Towarzystwo Panien Ekonomek, pomagające ubogim i księgarnia nauczycielska. W szkole prowadził katechezy, był członkiem Czerwonego Krzyża, zasiadał w Radzie Miasta. Po wybuchu I wojny światowej, kiedy władze Gorlic opuściły miasto przed zbliżającymi się wojskami carskimi, Rada Miasta 25 września przekazała władzę księdzu Bronisławowi Świejkowskiemu. Najcięższe chwile burmistrzowania przypadają na 126 dni grozy. 15 listopada 1914 roku Rosjanie wkroczyli do Gorlic, które stały się miastem frontowym. Głód i epidemie były codziennością. Ksiądz Świejkowski jeździł po żywność do pobliskiego Jasła. Nocą rozdawał chleb mieszkańcom, codziennie odprawiał mszę świętą i głosił kazania podtrzymujące ludność na duchu. Gehenna frontowa Gorlic skończyła się 2 maja 1915 roku. W tym dniu o godzinie 6 rano Austriacy rozpoczęli ostrzał artyleryjski, po którym nastąpił zmasowany atak. Po 3 dniach walk Austriakom udało się opanować miasto, a tym samym przerwać front rosyjski. Wszystkie te wydarzenia skrupulatnie ksiądz Świejkowski odnotowywał w swoich pamiętnikach zatytułowanych Z dni grozy w Gorlicach. Gdy opadł wojenny kurz, jako komisarz rządowy ksiądz Bronisław zabrał się za organizację odbudowy miasta. Niesłusznie oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji trafił przed sąd polowy. Po uniewinniającym wyroku cesarz Karol, by wynagrodzić mu tę obelgę, przyznał krzyż kawalerski Franciszka Józefa. Ksiądz Świejkowski w odpowiedzi przesłał cesarzowi list, którego fragment brzmiał: Dość krzyżów dźwigałem jako burmistrz, te mi się należą jako katolickiemu kapłanowi. Pozostaw, ekscelencjo, inne krzyże tym, którzy ich pragną. Ksiądz Bronisław Świejkowski w czasie II wojny światowej pełnił posługę kapelana szpitalnego, wstawiał się u Niemców za prześladowanymi Polakami i Żydami. Zmarł 27 stycznia 1956 roku w wieku 91 lat. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną. Wśród ponad 5 000 przybyłych byli Gorliczanie, ponad 100 duchownych oraz liczna delegacja Żydów, pamiętających o pomocy, jakiej doznali od bohaterskiego burmistrza w czasie II wojny światowej. Na pogrzebie nie pojawił się żaden przedstawiciel ówczesnych komunistycznych władz miasta. W bieżącym roku przypada 61. rocznica śmierci księdza Bronisława Świejkowskiego, dla którego Bóg, honor i ojczyzna były wartościami, którymi kierował się przez całe życie.